przed Wami ostatni w tym roku ranking Vroom TV. Przypominamy, że bardzo często jest on subiektywną oceną redakcji Vroom TV, choć oczywiście bywają takie rankingi, które są matematycznymi wyliczeniami. No ale dziś znowu odnosić się będziemy do subiektywnych odczuć. Przed Wami 5 najdziwniejszych pojazdów, które wystartowały w rajdzie Dakar. Już 3 stycznia ruszy kolejna edycja tego szaleńczego wyzwania, które podejmują tylko najwięksi kierowcy, najbardziej heroiczni zawodnicy. Jest to mordercze wyzwanie nie tylko dla zawodników, 28 z nich zginęło podczas tego wyzwania, ale również, a może przede wszystkim dla pojazdów. Zawsze są one przygotowywane w najlepszy z możliwych sposobów, ale nie zawsze pasują do tego wyzwania. Miejsce 5 najdziwniejszych pojazdów na Dakarze, De Leotard 190 GE. Był rok 1985, kiedy na starcie rajdu Dakar pojawiła się załoga Jean-Pierre Jasson i Jean-Pierre Fontany. Pojazd, którym przyjechali, ochrzczono Gwiezdnymi Wojnami na Dakarze. Niewiele było wiadomo o samym samochodzie, poza tym, że zbudowano go na podwoziu Mercedesa 190. Miał się rozpędzać do 220 km na godzinę. Nie wiadomo dokładnie, na ile kół miał napęd. Posiadał 3 osie i według różnych źródeł miał 6x4 albo 6x6. Bardziej prawdopodobna jest ta druga wersja, bo za jego stworzenie odpowiadał Christian De Leotard, ekspert od napędu na 3 osie. Niestety kierowcy i ich piękny dziwoląg nie dojechali do mety. Miejsce 4, a tutaj Rolls-Royce Carniche. Za kierownicą tego pięknego, choć nie do końca fabrycznego samochodu zasiadł Thierry de Montcorche, który podczas jednej z kolacji założył się z przyjaciółmi, że weźmie udział i ukończy rajd Paryż-Dakar w Rolls-Royce. Pieniądze na to przedsięwzięcie wyłożył sam Christian Dior. W zamian tylko nowa marka jego perfum miała być reklamowana na samochodzie. Auto praktycznie zbudowano od nowa. Nie miało ono wiele wspólnego z wersją drogową. Karoseria z tworzyw sztucznych i aluminium ważyła jedynie 80 kg. Napęd 4x4 z Toyoty Land Cruiser. Silnik Chevroleta V8 o pojemności 5,7 litra i mocy 350 koni mechanicznych. Załogę zdyskwalifikowano po jednym z odcinków za zbyt długą wymianę skrzyni biegów, ale postanowili ukończyć imprezę i dojechali do mety dla własnej satysfakcji. Miejsce 3, a tutaj Citroën 2CV. W 2007 roku bracia Marquez postanowili sprostać dakarowemu wyzwaniu, jadąc Citroënem 2CV. Wzmocnili skrzynię biegów, wzmocnili zawieszenie, wrzucili dwa silniki z Citroëna Visa, by ich moc dała im zawrotne 100 koni mechanicznych. Szło im naprawdę świetnie, bo całość była bardzo lekka, ale to świetnie zakończyło się na 4. odcinku rajdu Dakar 2007 roku. Miejsce 2. Vespa P200e. Coś, co szczerze powiedziawszy nie mieści nam się w głowie, ale miało miejsce. Vespa P200e wystartowała w rajdzie Dakar. W 1980 roku na start tymi skuterami zdecydowało się 4 kierowców, ale pomysłodawcą był Jean-Francis Piot, który, by była jasność, był związany z Vespą kontraktem zawodowym. Na trasie pojawiły się 4 Vespy, do mety dojechały 2, choć bardzo często do obozu docierały one tuż przed startem kolejnego etapu. Często trzeba było wymieniać w nich opony. Miały potężny problem z pokonywaniem wydm, a nawet z oświetleniem trasy, ale wspierane były przez terenowe Land Rovery, stąd nie zgubiły się w szczerym polu. W szczerej pustyni. Miejsce 1. Przyznamy się szczerze, że pojazdów dziwnych, nietypowych jak na Dakar było wiele, od Jaguarów po dziwne ciężarówki, ale nas najbardziej urzekł projekt Belga Hervé Diersa. Ten, nie ma się co oszukiwać, szaleniec, wystartował w 2009 roku frytkowozem. Tak, frytkowozem. Oczywiście przygotowanym odpowiednio na tę rywalizację. 200-konna Toyota, a na niej zainstalowana taśma produkcyjna frytek belgijskich. Wyobrażacie to sobie? Dzielna załoga miała oczywiście duże wsparcie w innych załogach i nie ma się co dziwić. Po pierwszym dniu rozdali 7 kg frytek w obozie dakarowym. Oczywiście nie było różowo. Trasa jest bardzo ciężka i nie o skwierczących frytkach marzą kierowcy skwierczący w swoich samochodach, ale tym śmiałkom udało się ukończyć Dakar na 58. miejscu, oczywiście pierwszym wśród frytkowozów. No i na koniec przypominamy tradycyjnie. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, no i oczywiście lajkujcie nasz kanał na Facebooku, a kolejny ranking Vroom TV już za tydzień.